kochani, ja kontynuuję w sprawie miłości. Miłość, czyli ta radość przebywania z drugą osobą. No, jeżeli kogoś kocham, to cieszę się z tego czasu, który spędzam z tą drugą osobą, i ta osoba, jeżeli mnie kocha, to cieszy się z czasu spędzonego ze mną. Czyli stara się, ona się stara, żeby ten czas ze mną spędzony był możliwie najprzyjemniejszy dla mnie, a ja się staram, żeby był najprzyjemniejszy dla tej osoby, jasne i oczywiste. I dlatego, wyciągając z tego kolejny wniosek, jeżeli ja kłócę się z kimś, kogo kocham, to tu nie ma miłości. To są jakieś inne uczucia. Jeżeli jakaś kobieta krytykuje mnie za moje postępowanie, to tu nie możemy mówić o miłości, gdyż krytykowanie jest to wyśmiewanie mojego zachowania, jest to wyolbrzymianie negatywnych sytuacji, które powstały. I dlatego, jeżeli ty krytykujesz swoją dziewczynę, to nie jest miłość. Jeżeli ona krytykuje ciebie, to też nie jest miłość. To jest coś zupełnie innego. I myślę, że dla wielu będzie to bardzo trudne do zaakceptowania, i z miłości dostanę całą ogromną ilość hajtów, ponieważ niektórym się wydaje, że prawdziwa cnota, krytyk się nie boi. Jak powiedział któryś wieszcz, prawie wieszcz, no, chyba Krasicki. I dlatego, kochani, błędy przekazywane z pokolenia na pokolenie możemy dalej przekazywać. Możemy. Tylko czy koniecznie osobom, które teoretycznie kochamy? Bo jeżeli krytykujemy, to praktycznie nie kochamy. Trudno, nie?